Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. okreś do uzyskania konfiguracji elektronowej, którego z helowców będą dążyć atomy wymienionych pierwiastków chemicznych podczas tworzenia cząsteczek. Odpowiedź uzasadni ich położenie w układzie okresowym. Ok, ale tak całkowicie innej paki weźmiemy sobie teraz to zadanie. Z tego względu, żebyście mi to wszystko tutaj dobrze zrozumieli. I przypomnijmy sobie solę. Czyli związki, które są zbudowane z metalu i reszty kwasowej jakiegoś tam kwasu. No wiadomo, tu jest x, tu jest x, jakby to był y, no to tu jest y. To nas nie interesuje. Ważna jest dysocjacja jonowa soli, że jak mamy dysocjacja, przypominam rozpad pod wpływem wody, to metal dysocjuje nam dodatnio a reszta kwasowa dysocjuje nam ujemnie, czyli tu jest kation, tu jest anion. Dlaczego wam to mówię? Otóż kationy oddają elektrony, a reszta kwasowa przyjmuje te elektrony. I jak mamy fluor, to w takich solach tworzymy z fluoru fluorek i jakiś tam magnes, nie? Czyli tutaj przyjmujemy elektrony. Na tą daną powłokę. No i przejdziemy sobie do układu okresowego pierwiastków chemicznych i patrzymy, że atom fluoru znajduje się w 17 grupie, i żeby uzyskać oktet, czyli 8 elektronów, tym samym konfigurację elektronową najbliższego następującego po nim helowca będzie przyjmować czyli będzie to 18 grupa układu okresowego. Skoro fluor jest w grupie 17, to ma 7 elektronów walencyjnych. Przyjmuje na swoją powłokę jeden elektron, aby uzyskać oktet, czyli atom fluoru dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej neonu. Podpunkt B. Magnez. Magnez to jest metal, czyli metal oddaje elektrony i staje się. Kationem. Zatem atom magnezu znajduje się nam w drugiej grupie układu okresowego, aby uzyskać oktet elektronowy, tym samym konfigurację elektronową najbliższego poprzedzającego go helowca, musi oddać dwa elektrony walencyjne. Czyli atom magnezu będzie tutaj dążył do uzyskania konfiguracji elektronowej też neonu. No. Rubid. metal, no to kation. Znajduje się on w pierwszej grupie na układzie, czyli znów, żeby uzyskać oktet elektronowy, a tym samym konfigurację elektronową najbliższego poprzedza, poprzedzającego go gohelowca musi oddać jeden elektron walencyjny, no bo jest w pierwszej grupie, nie? Czyli atom rubidu będzie dążył do uzyskania konfiguracji elektronowej kryptonu. Lit to metal, czyli znów tworzymy kation, będziemy oddawać elektrony. Lit jest w pierwszej grupie, oddaje jeden elektron walencyjny, czyli atom litu dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej helu. Dobra, teraz mamy siarkę. Siarka, nie metal. Siarka, czyli byłyby tutaj, jeżeli chodzi o te sole, oczywiście byłby siarczek. Zatem mamy siarkę, która znajduje się w szesnastej grupie na układzie. I żeby znów uzyskać ten oktet, musi przyjąć na swoją powłokę dwa elektrony. Czyli atom siarki dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej argonu. I ostatni przykład. Jod nie metal, Jeżeli chodzi o solę, byłby to jodek. Ok, Jod, 17 grupa, 7 elektronów walencyjnych, przyjmuje jeden elektron, czyli dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej ksenonu. Wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. thank you